żeby takie oklejanie samochodu, żeby to było zrobione dobrze, ile ta usługa musi kosztować, od jakich to się powiedzmy zaczyna kwot, na jakich kwotach to się może kończyć? Folia, strzelam, kosztuje 3000 zł na full front, to ta usługa musi kosztować 9000 zł. W takich autach premium nowych, które do Was przyjeżdżają, żeby je zabezpieczyć, czy jakieś elementy tego auta musicie zdemontować? Jak to wygląda? Nie, tu nie musimy demontować z uwagi na to, że korzystamy z formatek i bazy formatek producenta folii. Od razu wystartowaliśmy z wyższą ceną. Bardzo długo się buduje taką grupę klientów, którzy finalnie mają być rotującymi klientami, mają wracać do Ciebie. Jeśli mieliśmy wcześniej 60 zł, powiedzmy, za mycie i chcielibyśmy teraz uzyskać 100 zł za podstawowe mycie samochodu, to ten klient, który był u nas za 60, to powie: o, coś im się chyba w głowach poprzewracało i teraz już chcą 100 zł. A jeżeli przyzwyczajemy od razu klienta do tej ceny i ją trzymamy i szukamy klientów w tym pułapie cenowym, to jakby osiągamy ten cel, który chcieliśmy. Partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce oraz Firmao, zarządzaj firmą online. Linki do partnerów i kod ze zniżką znajdziesz w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżuch, witam Was na kanale Biznes od Początku, gdzie odwiedzamy przedsiębiorców i pokazujemy ich firmy. To jest drugi odcinek, w którym jesteśmy w firmie MyHairTeam, oddział Sosnowców. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o autodetailingu, a teraz porozmawiamy z Pawłem o zabezpieczaniu samochodów folią. Pawle, powiedz, czym się zajmujecie, jeżeli chodzi o zabezpieczanie lakieru? Zabezpieczenie lakieru to przede wszystkim utrzymanie jego stanu przez cały okres użytkowania w podobnym stanie chwili, kiedy kupiliśmy samochód. Mówimy tu o nowym, używanym samochodzie. Nie ma zasady, że to zawsze musi być nowy samochód. Jeżeli jest używany, musimy przyłożyć się na tyle, żeby przywrócić jego stan quasi salonowy. Czyli najpierw jest autodetailing, żeby przywrócić stan salonowy lakieru i dopiero tak, później to jest, po detailingu. Tak, dokładnie. Folię. To jest etap przygotowawczy, zanim rozpocznie się proces aplikacji folii. I dopiero wtedy po pełnym detailingu, po korekcie lakieru możemy zabezpieczyć folią PPF lakier. Okej, zabezpieczacie lakier tylko folią PPF. Powiedz w ogóle, co to jest za folia, bo jestem tutaj totalnie zielony i nie wiem, czym się różni folia PPF od innej folii. To znaczy, na rynku mamy tylko folię PPF, jeżeli mówimy o właściwościach samoregenerujących folii. Standardowa grubość folii to jest około 150 mikronów, z czego 60 mikronów jest tak zwanego top coatu, który ma właściwości samoregenerujące. Weźmiemy szczotkę drucianą, przerysujemy tą folię albo rysy, które powstaną podczas bieżącego użytkowania, one się zasklepiają. To jest funkcja tak zwanej samoregeneracji bliźnienia. I to jest jakby część najdroższa tego produktu, że on ma właśnie właściwości samoregenerujące. Bentley i Rolls-Royce chciał kiedyś wprowadzić ten top coat samoregenerujący już do samej właściwości lakieru, żeby on sam się regenerował bez funkcji folii, ale ta domieszka była tak droga, to była dopłata średniej klasy samochodu, więc klienci i tak się na to nie decydowali. Więc wychodząc naprzeciw, jest właśnie folia, która zabezpiecza ten lakier od uszkodzeń mechanicznych, uderzeń kamieni, zarysowań, co powoduje to, że utrzymany stan lakieru jest w sposób perfekcyjny. Żeby zająć się tego typu działalnością, no to już wydaje mi się dużo bardziej skomplikowane, bo wymagana jest jednak wiedza i umiejętności. Powiedz, gdzie można się w ogóle tego nauczyć, oklejania samochodu? Są z pewnością kursy i szkolenia, gdzie możemy doszkolić się albo nawet rozpocząć proces szkolenia od samego początku. Tak naprawdę to wszystko ewoluuje. Proces szkoleniowy, są różne sposoby aplikacji, różne sposoby wykańczania choćby nawet samych narożników folii PPF. Z uwagi na małą plastyczność tej folii nie da się jej wywinąć w taki sam sposób jak folię do zmiany koloru, że po prostu robimy ją i wywijamy pod maskę. Tu kończy się praktycznie na zero lub troszkę przed samym rogiem, okay, co daje nam tak naprawdę większą gwarancję, aby na przyszłość w tym miejscu ona po prostu nie wstała. Czyli ta folia PPF to jest folia, która się sama regeneruje, jak coś tutaj przejedziemy, pochratamy, wystawimy auto na słońce, pod wpływem ciepła wszystkie ślady, rysy znikną, a tak, tutaj mamy już inną technologię, tak? Rozumiem? Tak, tu jest zupełnie inny projekt, gdzie inspiracją oczywiście były samochody niemieckiej policji o bardzo mocno
postarzonym charakterze. Przede wszystkim grafika, też niełatwy proces aplikacyjny takiej folii. Przede wszystkim z uwagi na to, że musimy wpasować się w kształty, w linie, które są czasem na masce, na błotniku, na dachu. Tak jak w tym wypadku, powiedzmy, zacieki na klapie musiały się zgadzać z zaciekami na zderzaku. To nie może być tak, że nagle zaciek jest 3 cm obok, a to są dwa różne elementy. Więc jest to też dosyć czasochłonny proces aplikacyjny takiej folii. Tu jakby rozpoczynamy proces od samego zaprojektowania grafiki. Grafiki pod konkretny model auta. Jest to schemat blueprinta, na którym bazujemy. Wiemy, gdzie są linie zakrzywień w samochodzie i ta grafika mniej więcej musi korespondować z tymi zakrzywieniami. Później jest nadruk folii. Drukujemy folię metodą lateksową. To nie są żadne solwenty, które rozpuszczają tą folię i kolory mogą z czasem płowieć lub próba czasu niestety jest bardzo płytka dla tej technologii wydruku. Na sam koniec idzie laminat w błysku lub w satynie. Tu akurat jest zastosowana satyna, co jakby zwiększa efekt tego postarzenia tego samochodu. Okej, czyli tą technologię używacie, jeżeli ktoś chciałby sobie zmienić kolor auta albo zrobić jakiś indywidualny projekt, na przykład na potrzeby reklamowe, ale czy taka folia też jest zabezpieczeniem samochodu, też zabezpiecza go przed uszkodzeniami, przed jakimiś podrapaniami? Jak najbardziej. Też nie na pewno w takim poziomie jak folia PPF. Ta folia jest dosyć twarda, ona nie ma żadnych właściwości samoregenerujących. Przede wszystkim promienie UV przez nią też nie przechodzą, więc nie spłowieje lakier. Dopóki nie będzie uszkodzenia mechanicznego tej folii, no to zabezpiecza również ten lakier. Za rok, dwa, trzy, pięć możemy tą folię ściągnąć i wracamy do jakości lakieru w dniu aplikacji tej folii. Więc w jakiś sposób też wartością dodaną jest to, że ten lakier też nie będzie w żaden sposób zniszczony. Też nie ma to żadnego wpływu na lakier, to, że jest wklejona ta folia, może zostać odrobina kleju przy ściąganiu tej folii, no ale są preparaty, które rozpuszczają klej, a nie mają wpływu na sam lakier. Z tego, co tutaj już rozmawialiśmy wcześniej, to w przypadku zabezpieczania takiego Ferrari tą folią PPF, czy wydemontujecie jakieś elementy tego samochodu? W wypadku Ferrari nie był żaden z elementów demontowany. Czy Ferrari, czy na przykład w Bentleyu, w takich autach premium nowych, które do Was przyjeżdżają, żeby je zabezpieczyć, czy jakieś elementy tego auta musicie zdemontować? Jak to wygląda? Nie, tu nie musimy demontować z uwagi na to, że korzystamy z formatek i bazy formatek producenta folii. Te elementy, powiedzmy, które się znajdują, jakieś logotypy, światła, lusterka, to są rzeczy, które są już wyploterowane, czyli wycięte. Nie musimy używać nożyka, aby utrzymać tą linię zakrzywienia, tylko ten element już jest wyploterowany. My mamy gotowy element folii do położenia na auto. To, że ta folia właśnie w tym miejscu się kończy, to już jest coś, co było wcześniej wyploterowane i wykończone pod konkretny model auta. Błotnik, maska, cały dach, ten element jest też już wyformatkowany, cały błotnik tylny, który będziemy robić na tym samochodzie, więc my ograniczamy bardzo mocno ingerencję noża na samochodzie. Nie demontujemy cięcie, żeby również tutaj nic nie podrapać, nic nie uszkodzić? Tak, przede wszystkim to jest sztuka też i też byliśmy na takich egzaminach, gdzie to jest przede wszystkim sztuka nacinania, a nie przecinania folii. A dowiemy się w tym wypadku, czy umiemy nacinać, potrafimy nacinać, a nie przecinać folię, kiedy weźmiemy sobie balon nadmuchany, wkleimy na niego folię do zmiany koloru i mamy pewien wzór na nim wyciąć, nie przecinając jej i nie przebijając balona. Jeżeli się to uda i ściągniemy folię i odspoimy te dwa kawałki od siebie, to jest technika, którą rzeczywiście potrafimy już robić. Okej, to jest bardzo precyzyjna praca, no bo jak macie tutaj w tej folii, rozumiem, macie dziurę na przykład na logo samochodu. Co w przypadku, jeżeli coś Wam się przesunie, coś nierówno przykleicie, czy Wy to jakoś odrywacie, czy na przykład musi ten element być idealnie od razu za pierwszym razem naklejony? Zdarza się tak, że rzeczywiście nie zawsze baza formatek pasuje do auta. Ten skan zrobiony 3D na samochodzie niejednokrotnie odbiega od stanu faktycznego. Mieliśmy taki przypadek, gdzie logotyp w żaden sposób nie korespondował z elementami sprysków na masce. Różnica była praktycznie 2 cm na takim odcinku. No, musieliśmy z tego wybrnąć.
Udało się, ale nie jest to, powiedzmy, już jakościowo na szóstkę, powiedzmy, tylko gdzieś te dziury są troszeczkę większe, więc optymalizujemy też ilość wycięć ploterowych do elementów głównych, czyli przede wszystkim tego logotypu, a resztę jesteśmy w stanie sobie już tych mniejszych elementów zrobić na samochodzie. Żeby takie oklejanie samochodu, żeby to było zrobione dobrze, ile ta usługa musi kosztować, od jakich to się, powiedzmy, zaczyna kwot, na jakich kwotach to się może kończyć? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pewien standard utrzymania ceny, jakości produktu folii PPF, to mówimy o trzykrotności ceny zakupu folii. Jeżeli, powiedzmy, folia na, strzelam, kosztuje 3000 zł na full front, to ta usługa musi kosztować 9000 zł. To jest sprzęcik, z czego 3000 jest materiał, reszta to musi być marża, która pochłonie nam lokal, media, płyny, chemia i pracę pracownika. Reszta to może być już zysk, więc takim typową zasadą dla folii PPF to jest właśnie trzykrotność ceny materiału, cena sprzedaży usługi. Mhm. Żebyśmy mówili o poziomie opłacalności oczywiście. Przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, mówiłeś, że waszą główną działalnością, korem waszej działalności jest autodetailing i folie, to powiedziałeś, że jest dosyć trudny biznes, ciężko na tym zarobić i żeby stricte zajmować się tym. Powiedz coś więcej, dlaczego jest to trudny biznes? Tak, z uwagi na to, że gro firm na rynku to są małe lokale, działalności na samozatrudnieniu, nie mających zbyt dużych kosztów poza samym sobą i lokalem, garażem o bardzo niskich kosztach. Większe firmy mają większe koszty utrzymania. To już jest wzięcie odpowiedzialności też za pracowników, to żeby nie zdarzyło się tak, że przychodzi kolejny miesiąc, a w połowie miesiąca nie mieliśmy co robić, a nie powiem mu teraz, no to połowa pensji, bo nie było pracy. To jest zabezpieczenie też wynagrodzeń dla tych pracowników. Więc jeżeli ktoś na rynku zaniża, schodzi z tej marżowości, o której rozmawialiśmy, trzykrotności ceny zakupu, o i wystarczy mi, powiedzmy, materiał 3, no to ja zarobię, powiedzmy, dołożę marży 2000 zł, to mi wystarczy. My nie zamkniemy się na poziomie kosztów nawet z czymś, co właśnie proponują firmy inne na rynku, mniejsze, które mogą psuć się później folię PPF i produkt, który jest na rynku. Poziom później usługi też jest bardzo niski i widzimy to po autach, które do nas, powiedzmy, trafiają. To nie jest jakiś nawet poziom zadowalający, który mógłby być wykonany. My poświęcamy tak naprawdę przynajmniej o 30% czasu więcej na każdy samochód, aniżeli firmy konkurencyjne. Więc nie mamy przerobu ilościowego jak na taśmie jeden i wypadają 4 auta w ciągu 3 dni. Tylko my po prostu potrzebujemy ten samochód mieć trochę dłużej, żeby przepatrzeć później po okresie aplikacji. Przynajmniej 72 godziny samochód u nas zostaje, a to jest pełny czas adhezji kleju, gdzie tak naprawdę jest związanie kleju z lakierem. Mhm. W jednym z wywiadów mówiłeś o tym, że masz doświadczenie z pracy jako prawnik, no bo z wykształcenia jesteś prawnikiem, nawet robiłeś doktorat w tym zakresie. I mówiłeś o tym, że pracując jako prawnik obserwowałeś pewne powtarzalne schematy, obserwowałeś, co w niektórych firmach się nie udało i czerpałeś wzorce, budując tą firmę, czerpałeś wzorce z dużych firm. Więc powiedz, czego się nauczyłeś, jakie to były wzorce, czy są jakieś takie powtarzalne schematy, które tworząc swoją firmę możemy przełożyć, właśnie patrząc na takie duże firmy? Tak, przede wszystkim gro zasad przejętych z dużych firm korporacyjnych, przy których akurat miałem możliwość również pracy, nauczyło mnie tego, jakich błędów nie popełnić w firmie, która jest na etapie tak naprawdę budowy. Co innego, jeśli mówimy o firmie, która funkcjonuje już dosyć długo na rynku, pewne naleciałości i standardy, które niekoniecznie są właściwymi standardami, trudno tak naprawdę przebrnąć i zmienić je. Gro tak naprawdę problemów wynikających z spółek, które powstawały, gdzie zachłysnęli się wspólnicy ideą zrobienia biznesu, ale niestety różnice, jakie powstały w charakterach i priorytetach prowadzenia dalej tej firmy, wysypywały całkiem fajne firmy na rynku. Więc na to na pewno też należy uważać.
przede wszystkim to, jeżeli ktoś proponuje, będę twoim wspólnikiem, nawet jeżeli wniosę kapitał, to nie warto na to się kusić, żeby mieć tak naprawdę sielankę jednego roku kosztem upadku tej firmy za jakiś czas. Okej, okay. Czyli spółki diabeł stworzył? Tak, diabeł stworzył. Oczywiście można je prowadzić, o ile mamy właściwego partnera i możemy rzeczywiście z tym partnerem dalej prowadzić biznes o tej samej ideologii przede wszystkim. Plus to, co jeszcze mówiłeś w pierwszym odcinku, to w jaki sposób ty tą markę tworzyłeś, czyli od samego początku ty skupiłeś się na otoczce tej firmy, na wizerunku tej firmy, żeby ta firma od razu była postrzegana jako firma profesjonalna, tym bardziej pracując z takimi samochodami, tutaj opieracie się na zaufaniu waszego klienta, więc może jeszcze coś powiesz na ten temat, tak. Na temat budowania marki, wizerunku, otoczki. Tak, to był bardzo czasochłonny proces. I jakby przyjęliśmy i konsekwentnie się tej zasady trzymaliśmy. Nie wchodzimy nawet z ceną usług, które mamy świadczyć. Nie chcemy się zbliżać do firm, które powiedzmy mają tą średnią cenę rynkową lub niską cenę rynkową. Powiedzmy, nie wiem, za mycie auta ktoś bierze powiedzmy 60 zł. Niski poziom opłacalności albo nawet zerowy przy użyciu chemii, zaangażowaniu ludzi, media i tak dalej, to po prostu nie ma sensu. Od razu wystartowaliśmy z wyższą ceną. Bardzo długo się buduje taką grupę ludzi, klientów, którzy finalnie mają być rotującymi klientami, mają wracać do ciebie, więc to jest coś, na co postawiliśmy, ale na dzień dzisiejszy to owocuje. Jeśli mieliśmy wcześniej 60 zł powiedzmy za mycie i chcielibyśmy teraz uzyskać 100 zł za podstawowe mycie samochodu, to ten klient, który był u nas za 60, to powie, o, coś im się chyba w głowach poprzewracało i teraz już chcą 100 zł. A jeżeli przyzwyczajemy od razu klienta do tej ceny i ją trzymamy i szukamy klientów w tym pułapie cenowym, to jakby osiągamy ten cel, który chcieliśmy. On jest bardzo długi i czasochłonny. Nie każdego będzie stać na to, żeby rzeczywiście sobie na to pozwolić, żeby utrzymać firmę w takich strukturach o bardzo niskich przerobach miesięcznych. Ale okay. Finalnie jak najbardziej to owocuje. Czyli żeby stworzyć taką firmę, która od początku będzie na wyższych stawkach pracować, to od początku musimy zadbać o wizerunek, o jakieś dobre logo, nazwę, o to, jak wygląda nasz warsztat w ogóle, gdzie my się znajdujemy. Tak? Cała ta otoczka jest ważna po to, żeby od razu skoczyć na ten wyższy pułap. No przede wszystkim, jeżeli klient miałby powiedzmy zapłacić w lokalu, który jest o bardzo wysokim standardzie, za mycie podstawę powiedzmy 150 zł i jedziemy do garażu, który ma wątpliwej jakości standard i on też będzie żądał, a nie mówię, że wcale gorzej nie umyje tego samochodu, nawet jakby chciał tak samo umyć samochód i utrzymać ten standard pracy, to on szczerze powiedziawszy tych środków nawet nie dostanie, bo klient, który trafia do takiego miejsca, płaci za to w miejscu, w którym się znajduje. Więc nawet chcąc uzyskać większe marże, nie jest w stanie tego zrobić. Tutaj też macie swój warsztat przy salonie samochodowym. Czy wy współpracujecie też z salonami samochodowymi? Współpracujemy z salonami. No między innymi z tym, no i dookoła salony samochodowe. Jakie usługi dla nich robicie? Właśnie typowy detailing i PPF też. Zmiany koloru raczej nie robimy dla salonów, mało kto się na to decyduje. Teraz mamy taką, najprawdopodobniej wpadnie takie zlecenie, gdzie zamówili samochód V-klasę, i w checkboxie zaznaczyli zupełnie inny kolor i przyjechała po prostu taksówka. Tak jak ten fotel. Będziemy musieli zmienić kolor na finalnie taki, jak klient będzie chciał, bo podejrzewam, że nikt nie kupi budyniowego koloru V-klasy. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o koszt zmiany koloru auta u was, w stosunku do kosztu wybrania jakiegoś akcesoryjnego koloru auta już w salonie. Czy tutaj bardziej opłaca się zmienić kolor samochodu przy pomocy folii? To wychodzi taniej? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Nie. Nawet jeżeli mamy dopłaty, powiedzmy kolory typu Frozen, mrożone kolory, tak jak z palety BMW, za kolor Frozen trzeba zapłacić około chyba 24 tysięcy złotych. Taka jest dopłata. To rzeczywiście możemy za te same pieniądze też zrobić Frozen, ale folią PPF.
Bo to już jest budżet, który powoli się zbliżamy do tego, żeby powiedzmy czarny kolor w glosie, w błysku zrobić w typowej mrożące. I przy okazji mamy zabezpieczony lakier. W tym wypadku, jeżeli bierzemy sobie kolor typu Frozen, maty i ktoś nie zabezpieczy tego lakieru, to popełni największy błąd życia, że w ogóle wybrał taki kolor, ponieważ wybłyszczyć ten kolor można bardzo szybko, w przeciwieństwie do każdego innego lakieru nie można go polerować. Więc jakakolwiek ryska, która powstanie, już zostaje na tym i nie ma tak zwanego comebacku, że wrócimy do bazy, która była wcześniej. Super. Powiedz, jakie macie jeszcze plany na rozwój, bo tutaj już widzimy, otwieracie nowe oddziały, więc gdzie tutaj masz taką wizję końca, jak ta firma ma wyglądać? Znaczy mocno na pewno chcemy się w tak zwanym GOP-ie, ten Górnośląski Okręg Przemysłowy, tutaj utwierdzić. Mamy jeszcze pewne wizje na to, żeby wejść na teren Małopolski. Lubimy wyzwania, a z tego co wiem, to gro rynku ma zagarnięte tam jedna firma, więc będzie z pewnością to dla nas jakiś challenge, żeby złamać pewien schemat, który tam funkcjonuje, wskazując, że wchodzi jakiś nowy podmiot. Chociaż już tak nas tam dosyć mocno też znają, tak naprawdę w Małopolsce. Dla niektórych salonów też tam już pierwsze nasze realizacje są wykonywane.